Witam serdecznie na kolejnym podcaście pod tytułem Zakłócenia w eterze i dzisiaj gościmy specjalnego gościa, który pracuje w ośrodku Trudną Młodzieżą. Nasz gość także chciał wystąpić incognito, więc głos będzie zmieniony, no ale treści oczywiście nie. Witam drogiego pana Tomasza. Dzień dobry państwu wszystkim, nazywam się Tomasz i pracuję w ośrodku z dziećmi z trudną młodzieżą, a ta młodzież rzeczywiście jest bardzo trudno do naprostowania, ale o tym za chwilę. No właśnie, tak mógłby nam pan przybliżyć trochę aspekty swojej pracy i rzeczywiście jak zachowuje się na co dzień ta trudna młodzież, chociaż wiem, że to jest trochę taki temat rzeka. Tak, ogólnie te dzieci są w pewnym sensie, jakby to określić, niedostosowane do realiów. Już nie mówiąc, co robią, czy jak się zachowują. Mają swoje jakieś tam trudne przejścia, problemy. Ale nawet w ośrodku zachowują się źle. Piją wódkę, palą papierosy, ucieczki naganne, awantury, bójki. Jeden drugiemu na przykład butelkę od piwa wybił zęby. No, ale jakoś chyba da się ich uspokoić i unormować. No, oczywiście to wszystko zależy od danej jednostki, ale myślę, że chyba raczej większość z nich powinna wyjść na prostą po takim pobycie w ośrodku. No i właśnie tu jest cały paradoks. Teoretycznie po wyjściu ze środka powinno być wszystko ok, no ale tak nie jest. Ale najbardziej, największe problemy te dzieci powodują w samym ośrodku. Fakt, że są domy już dla takich dzieci, które wyszły z tego ośrodka i normalnie żyją i dają radę. Natomiast w ośrodku dzieją się sceny dantejskie, już nie mówiąc o piciu alkoholu czy zażywaniu jakichś zakazanych substancji i potem cały ośrodek gra i śpiewa. No, a jakby pan mógł przytoczyć jakieś zdarzenia bardziej takie, no, z życia wzięte, co tam takiego się dzieje? No, raz na przykład te dzieci, jak są czujki dymu w pokoju, to wzięły, zakleiły papierem ściernym i obłożyły to jeszcze plasteliną, żeby to się trzymało. Pozaklejały czujniki dymu i jarały fajki, no ale niestety czujnik i tak odbierał. I w jednej nocy był sygnał, że się paliło 60 razy, więc tak jak zgłaszała ochrona. I tylko to przeskrobały te dzieci, czy jeszcze jakieś mają poważniejsze, że tak powiem, rzeczy na swoim sumieniu? No, mają wiele poważniejszych rzeczy na swoim sumieniu. Niektórzy no co tydzień byli na wokandzie w sądzie, a to kradzieże, a to bójki, a to niedostosowanie się, a to demoralizacja, a to picie alkoholu, a to raz sobie po pijanemu rozpalili ognisko w pokoju, w którym mieszkali. No, czyli widzę, że rzeczywiście praca z takimi dziećmi bywa wyjątkowo trudna. A co panu najbardziej sprawia trudność w takiej pracy? No wie pan, ja to biorę ładną pensję, to ja dużo mogę znieść, ale chodzi mi o przyszłość tych dzieci. Jak one się tak dalej będą zachowywać, jak się zachowują, no to dobrej przyszłości im nie wróżę. Dużo dzieci i tak jest skierowanych już przez sąd, większość zresztą. No i są to osoby no zdemoralizowane już totalnie. Ale to nie da się ich jakoś naprostować, żeby wyszły na ludzi i zaczęły jakoś normalnie funkcjonować? To chyba wiadomo, że to jest
efekt pracy no, długoterminowej, ale pod takim względem chyba jest to do zrobienia. No oczywiście, że jest to do zrobienia, a dobrze pan powiedział, że jest to efekt długotrwałej pracy. Istnieją także takie domy, w których te dzieci już po wyjściu z takiego ośrodka uczą się samodyscypliny i samodzielnego życia, ale wielu z nich no, nadal potem pije wódkę i robi inne rzeczy. Ciężko jest tak naprawdę naprawić kogoś ze zdemoralizowania. To wymaga długiego okresu czasu. W naszym ośrodku zresztą takie dzieci także nie są krótko. No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie ośrodki zatrudniają wielu psychologów, którzy naprowadzają młodych ludzi na tą prostą drogę życiową. Ale wiadomo, różnie bywa, często się o tym słyszy w mediach i tak dalej. Jakby pan określił, jakie są szanse procentowo, że te dzieci wyjdą na swoje? To wszystko zależy od nich, ale jeżeli jeden z podopiecznych drugiemu dostał młotek, żeby wbijać gwoździe w ścianę pod obrazy i coś mu w drugim koledze się nie podobało, i tym młotkiem rozbił mu głowę, no to dosyć ciężko mówić o szybkim wyjściu z takiej placówki. Czyli z tego, co pan mówi, dzieci też macie różne pod swoją kuratelą. Niektóre bardziej grzeczne, niektóre nie. Ale chyba dzięki waszej pracy większość z nich później daje sobie radę. No jeżeli nie wpadną znowu w złe towarzystwo, no to rzeczywiście mają dużą szansę wyjść na prostą, ale narażone są także na to, że będą brały w przyszłości udział w różnych przestępstwach, ponieważ trudno naprowadzić kogoś no, z drogi demoralizacji. Wszystko, proszę państwa, jest możliwe. Tylko, że jak jeden podopieczny odkręcił drzwi od szafy i zaczął okładać drugiego kolegę tymi drzwiami od szafy, to o czym mowa? A czy te dzieci w ośrodku, jak są na przykład, to zdarza się, że są przyłapywane na tym, że piją alkohol albo robią inne różne dziwne rzeczy? Oczywiście, że notorycznie spotykamy u siebie w ośrodku, że dzieci kupują w jakiś sposób z zewnątrz alkohol. Ktoś im donosi, powiedzmy, coli, wyleje pół litra coli, wleje do tego wódki i przynosi. Dlatego sprawdzamy korki, czy są pozakręcane i tak dalej, czy nie ma w tym wódki. Taka kontrola prawie celna. Ale niestety jesteśmy do tego zmuszeni. Czas antenowy nam już się powoli kończy, także dziękuję za rozmowę. Moim rozmówcą był wychowawca z domu dla dzieci, które muszą być pod specjalnym rygorem. Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie. Do zobaczenia. Strzałka. Cześć. Ja także dziękuję, że mogłem się wypowiedzieć na antenie programu Zakłócenia w Eterze na kanale Rumple Top Secret. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.